Cześć, jeżeli tutaj wpadłeś, to nie wychodź, nie wychodź, filmik będzie fajny. Nazywa się on Room Tour. Dzisiaj do was przychodzę w ten piękny, wiosenny dzień z Room Tourem, żeby pokazać wam mój pokój. O, cześć, już jesteście? Zapraszam was do mojego pokoju. Tak się prezentuję w całości. Jak jesteś gościem mojego pokoju, to stąpasz po moim najfajniejszym dywanie, który jest po prostu najfajniejszy. Jest on z włosia jakiegoś niedźwiedzia, ale mam nadzieję, że nieprawdziwego. Jak w każdym pokoju kobiety, pewnie furorę robi szafa. A u mnie chyba największą furorę robią moje piękności, które są wystawione. Te są nowe. Mam tu kolekcję moich aparatów od samego początku. To jest bardzo, bardzo, bardzo stary aparat. Jest troszeczkę nowszy, ale dalej był to analog na kliszę. To był mój pierwszy aparat cyfrowy, który miał 4 megapiksele i uważałam, że robi tak genialne zdjęcia. Najnowszy, który miałam 4 lata temu, chyba Samsung miał, ale 14 megapikseli, ale bardzo fajny aparat. Oczywiście na szafie musi się znaleźć gierka, którą dostałam na 17 urodziny od Martusi, bardzo pozdrawiam. Trzeba wypić kielicha, poprosić faceta o drinka, uszczypnąć faceta w tyłek, naprawdę seksowne i fajne rzeczy. Tylko nie mam tylu osób, ponieważ muszą być tutaj 4 kobiety, 4 mężczyzn. Jeżeli jesteś moim znajomym, tudzież nie jesteś, to zapraszam do mojego pokoju. Wypijemy, zabawimy się, bo nie mam z kim. Obok szafy jestem ja. Jest to taka moja jakby toaletka. Tutaj mamy zwykłe, normalne biurko, a tata mi zamontował do tego jeszcze takie właśnie lusterko, w którym zawsze się tutaj maluję, ogarniam przed wyjściem, taka fajna toaletka. Znajdują się tutaj podstawowe rzeczy, jakieś perfumy, małe lustereczko, ramka ze zdjęcia. Mam cały pokój w zdjęciach, zaraz sami zobaczycie. Na zdjęciu znajduję się ja z moim chłopakiem, na dole mój chłopak i na dole moja bardzo dobra koleżanka. Tutaj jest miejsce, którego nie lubię, zazwyczaj tej pierwszej rubryki, czyli poniedziałek. Najbardziej lubię tą ostatnią rubrykę, piątek. Wczoraj dostałam podziękowania za udział w konkursie recytatorskim. Never mind. To jest chyba najfajniejsza część mojego pokoju. Uwielbiam te zdjęcia, ponieważ kiedy mam zdjęcia w albumie, to nieraz na nie spojrzę, nieraz na nie nie spojrzę. A tutaj wszystko mam w całości i za każdym razem, jak tutaj patrzę, to przypominają mi się wszystkie chwile, które były zatrzymane na tych zdjęciach i to jest po prostu mega fajne uczucie podziwiać piękno moich bliskich. Są tu najbliższe moje osoby. Mój pies, moi rodzice, Gonia, moja przyjaciółka, Monika, mój chłopak. Tak, Marta, mój chłopak. To jest Marta. Mój chłopak, ja. A tutaj jeszcze powiesiłam sobie zaproszenie na 18. Jak to z bliska wygląda? Naprawdę fajna sprawa, uważam. Fajne zatrzymanie chwil. Od razu pod zdjęciami znajduje się mój genialny śmietnik, pan świnia. Nie ma on imienia, ale jest po prostu zajebisty. Wszystko w świnie wchodzi. No po prostu genialne. Tutaj moje generalnie nowe łóżeczko, ponieważ ma ono około 3 miesięcy. Wcześniej miałam też bardzo fajne, ale rozsuwało się, rozwalało. Ci, którzy u mnie spali, to pamiętają, jak to się wszystko kończyło. Tym bardziej jak ja się kopałam. Dla mnie tam było dobrze, tylko moi gości po prostu w dziurze spali. Tutaj mamy laptopa, mam nowego laptopa, i bukiecik z liści, którego sama ja nie robiłam, znaczy tak, ja to robiłam, ja. Z tyłu macie wieżę, z której zawsze słucham sobie. Po drugiej stronie naprzeciwko zdjęć, także są zdjęcia, tylko że to jest kalendarz, który dostałam 2 lata temu od mojego chłopaka na walentynki w 2012 roku. Po tej stronie macie tablicę, którą kiedyś sobie kupiłam. Na niej podpisał się mój chłopak 3 lata temu. Moje pierwsze wykonane zdjęcie w ciemni. To moje zdjęcie z kumpelami z gimnazjum. Mamy mój pierwszy bilet w teatrze, kiedy występowałam na mój pierwszy występ zaproszenie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Poznaliście mój pokój. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam się do sama w domu, nudzi mi się. Więc jak chcecie, wpadajcie. Nie jest on mega wielki, ale lubię go bardzo, jest przytulny, są tu zawarte fajne moje rzeczy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam na następny filmik, wydaje mi się, że zrobię mój morning routine, tak mi się wydaje. A jeżeli macie pomysły na jakieś inne, to piszcie do mnie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, wchodźcie na fanpage'a na Facebooku facebook.com/impulsivevlog i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Całuski!